Siemanko moi kochani, witam serdecznie na kolejnej eksploracji. Dzisiaj będziemy eksplorować opuszczony stary młyn. Mam nadzieję, że jakieś informacje uda nam się tutaj uzyskać ciekawe. Mamy przewodnika. Jesteśmy generalnie w większej ekipie, więc co? Wchodzimy i eksplorujemy. Dobra, jak możecie zauważyć, jesteśmy tutaj w pierwszym pomieszczeniu. Bardzo fajny. Oto urbex na poszukiwanie. Bardzo fajny. O, tutaj mamy nowego kolegę w grupie urbexowej. Skubi, proszę nam się przywitać. Cześć. Skubi jest tutaj osobą, która nam załatwiła wejście do tego generalnie młyna. Więc jak możecie tutaj zauważyć, jest to na pewno zabytek. Tu mamy kredensik bardzo fajny. Przechodzimy do kolejnego pokoju. Kolejna fajna wyrsaleczka. Bardzo fajny kredensik. No powiem wam, że fajnie to wygląda. My w ogóle chłopaki zniknęli. Nie wiem, czy była szybka teleportacja przez okna. Tu widzę, że jest jakieś przejście, więc ja też przechodzę. O kurde, jakiś sprzęcior jest. Zobaczcie, bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem, co to jest, ale wygląda bardzo fajnie. Idziemy dalej. Jakieś urządzenie, ale nie mam pojęcia jakie. Apteczka pierwszej pomocy. Nie wiem czy to bardzo fajnie wygląda. Tam w tle możecie usłyszeć Skubiego, który właśnie kręci również jakiś materiał. Mam nadzieję, że się nam uda wymienić tutaj. Ja teraz tutaj wejdę do chłopaków i zobaczymy i posłuchamy, co tutaj opowiadają ciekawego. Palenie tytoniu, surowo wzbronione. Dobra, jak możecie zauważyć, mamy tutaj praktycznie całą konstrukcję z drewna. Ile to drewno ma, nie wiem, spróbuję zaczerpnąć informacji. Nawet nie wiem, na co patrzę, więc jak ktoś jest ogarnięty, to bardzo proszę o komentarz pod tym filmem z informacją, na co patrzę, bo ja nie mam zielonego pojęcia, na co patrzę. Tutaj wilona mąka była transportowana podajnikiem ślimakowym do sypów. Tutaj były zakładane worki. O, widzicie? Już mamy tutaj pewną informację. Fajnie to wygląda, fajnie, fajnie. Mamy jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem do czego. Ale jak możecie tutaj zauważyć, całkiem ciekawe rzeczy się tutaj oglądamy. Sobie jeszcze wyjdę na zewnątrz, żeby wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda z boku, a wygląda dość ciekawie. Tutaj mamy tablicę, przemiał zboża, orowski, rorowski, nie wiem, bo już jest generalnie zamazane, ale powiem wam, że no wygląda to całkiem fajnie. Całkiem fajnie to wygląda. Chociaż tutaj zbyt wiele nie widać w tym momencie, ale no mówię, no miejscówka bardzo fajna.
na terenie prywatnym. Właściciel zgodził się nam otworzyć to miejsce i pokazać wam, jak wygląda ponad 100-letni młyn. To już rozszabrowali, wszystko rozszabrowali. Tu jeszcze walec został, tu jeszcze walec jest. No, a tam było przejście, tu, o, między tymi walcami było przejście do tyłu. Grek, to narzędzie, co miałeś, pokaż. To to? No. To jest śrubokręt. Był sobie śrubokręt. Dobra, dziękuję ci bardzo, to zwijam stąd. Z Kuby jest zasada urbexu. Tak. Nie wynosimy nic. Dokładnie. Ale ja mam inne prawa. Ale ty masz pozwolenie, tak? Nie, ja mam inne prawa. Wykrywacza metalu nie mamy. Mamy. To jeszcze znalazłem bardzo ciekawą rzecz. Mysito i całą prasę. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Tu mamy chyba pas napędowy cały. No powiem wam szczerze, że jeszcze jakieś napisy, ale ciężko rozszyfrować, co tu pisze. Ale no powiem wam, bardzo fajnie to wygląda. Dobra, idziemy dalej. Pożerające rocznie do 400 tysięcy ton zboża w Polsce. No, no na pewno 50 lat to ono. Ten młyn? Nie, ten plakat. Ja znajdę informację, tylko ja muszę, że tak powiem, moje mapki odpalić. A nie ma tu nigdzie, jest jakiś opis tam na to. No ale to weź to przeczytaj, co to jest. Znaczy no. A tam w tej maszynowni pewnie już nic nie ma, nie? Nie ma, to tam jak się wchodzi, wiesz, to tam. Ale to jest. Mapę oficyny wojskowej 1941 i młyn jest zaznaczony. No. Już był. Bo wiem, że napisy niemieckie były, więc, więc na 100%, bo na maszynowni, ale to wszystko już w tej chwili to jest zdewastowane. No przykro, trudno się mówić. No. A jest możliwe, żeby ten młyn był napędzany silnikiem parowym? Był. A czy był? Z tego co pamiętam, tak, z opowieści. To jest oznaczone jako MP, jako młyn parowy. Najpierw napęd był parowy, potem spalinowy, a potem elektryczny. Może tak być. I on był dużo, dużo przed pierwszą wojną światową jeszcze. To najpierw tylko śrutę robili. A później dopiero się rozbudował Borowskiego dziadek, ojciec Borowskiego. Jeszcze ten młyn nie odziedziczył. Tak? No. Ja nie wiem. Czego? Albo niego? No tam kiedyś przeglądałem te kroniki wszystkie, no to tam było w tych kronikach zaznaczone kto, co i tak dalej. A ta tabliczka, która tu jest, czy się za tobą, po polsku? Po polsku. Co? Cennik. Szanowni, cennik. Już filmowałem. Artur, robiłeś cennik? Tak. Faktycznie, tyle lat i to jeszcze ruchome. No. Ale jak się to profesjonalnie nazywa? To na pewno był jakiś syp, bo... Gotowa mąka. To wszystko na gotową mąkę, panowie. I tu szły odpowiednie frakcje, na przykład pierwszy gatunek, drugi, trzeci i poślad. Skarby tam leży. Tu jeszcze jest jakieś piwnice też. No na pewno są tam piwnice jeszcze. Tam jest coś jeszcze niżej. Teraz poświecimy, zobaczymy. No jest niżej, bo ja widzę na dole napęd. No. Niewiele, ale niżej. No, no bo do tego sypu tam odpad już wychodził. Ale tam jakiś napęd był chyba, no. Bo widzisz, jest... Wygarniał plewy, nieplewy, śmieci, kamienie. Dobrze. A to nie jest tak, że stamtąd tu był sypywane w worku zboże i ono było przetransportowane do góry? Mogło być, właśnie. Tak, że to był transport zboża. Ale bo tutaj wygląda, jakby tu była... Jakby tu była dmuchawa napędzana. Na 100% tędy sypywała się gotowa mąka. Albo tu.
No to tu mogłeś... Niesamowite, że to jeszcze jest ruchome. Dokładnie. Po tylu latach w zasadzie to... Współczesne to by zgniło. Albo by ukradli, a tutaj akurat apteczka jeszcze. Opieka, opieka właściciela tego no, robi robotę. Widziałem apteczkę, już tam zaglądałem, ale nic nie było. No, nic nie było, jeszcze ten cennik muszę zrobić, bo kurde, ja tu ładnie słoik. Nie ma akurat daty pierwsze, no chyba strony. Była tutaj. Ale ona pewnie została odgryziona przez tą myszkę, która tutaj jest w rogu. Jeszcze tu. Rok 88. Szukamy mężczyzny roku. No, to możemy wnioskować, że gazetka z 88. Książkę zabieram. Choćby nie wiem gdzie? Co. Gdzie? Zobaczcie, co znaleźliśmy. Poradnik młynarza. Rok wydania 1960, z tego co tutaj widzę. Otwórz i pokaż, co tam pisze. Możesz nawet kawałek przeczytać. I czytaj, jak się mówi. Proszę bardzo. Mlewniki walcowe. Mlewnik walcowy jest najbardziej rozpowszechnioną obecnie maszyną robiącą w przemyśle młynarskim. Głównymi elementami roboczymi mlewnika walcowego są dwa walce mielące. Jedziemy dalej. W stanie idealnym książka. No jak na, czekajcie, 60 rocznik, 60 lat? 63 lata. Hmm. Nie, zostaw, nie oczekuj. Nie oczekuj tego. Zepsułeś wszystko. Nie. Dobra. Ale Skuby, jeszcze... Skuby to jest stara data. On wszystko przegrzebie. Nie, tej książki nie może tu zostać, bo ona zniszczeje. Poradnik młynarz, proszę. I a ze względu, główny że... atut, który jest za szybą. Cykieliszki. Trzy kierunki. Piękna szyba. Teraz stwierdzenie flaszeczku do szafeczku nabrało nowego znaczenia. To nie jest kryształ, ale bardzo podobny. Połóż na górze. Na górze połóż. No. Drodzy, jeszcze znaleźliśmy schody do góry. Jestem bardzo ciekawy. Niebezpiecznie trochę, ale tutaj środek jest dramat, ale na progu powinno być twardo. Tutaj mamy taki mały pokoik, możecie gdzie zauważyć. Jeden pokoik tylko. Długa się trzyma. Długa jest w miarę. W sumie z drugiej strony daleko nie polecimy. Jakby nie patrzył. Mamy piękną szafę. Moja babcia miała taką szafę jeszcze 2 lata temu. Przed remontem mieszkania. Politechnika Krakowska. Wydział budownictwo wodne i wycięta nazwa w sumie. Nie wiadomo, o co to chodziło. No, panie Krzysiu, tam proszę uważać. No. Bo ta szafa to tak w tej dziurze się zatrzymała, więc nie ma co świrować za bardzo. Żyrandol typ komunistyczny, ładny. Ale bardzo fajny. No. Jak widzicie, tutaj dzisiaj również ze mną drugi eksplorator. Sobie tutaj robi też materiał. Siemanko. Także taki wspólny odcineczek. Troszeczkę trzeba tutaj uważać, że znajdujemy się na strychu. Strych czy pięterko? W zasadzie pięterko można powiedzieć. Tak, jesteśmy na pięterku, w którym po prostu wiadomo, że mamy racji tego, że te deski mogą być dosyć niepewne. Tempo zbiro rzeczy z Wurbexu. Ej, boże. Złamałeś główną zasadę. Wiem, ale ja nie jestem na stałe Urbex. No dobra. Uratuję to od zniszczenia tylko. Dobra. Schodzimy, moi drodzy, na dół teraz. Bardzo ostrożnie. Drodzy, nad morze, już o! Zobaczcie, co znalazłem. Szczęka. Szczęka teściowej. Ale co? Szczęka teściowej. Popatrz, co ja znalazłem. Od syfonu chyba, nie? Dół mam, ale góry mam. Jeszcze to. Na tym dzbanuszku masz fajną etykietę. 1200? 12. No. 1200 zł. Komunistyczna epoka. No ale jest, tak? Dobra. Moi drodzy, jeszcze jedno znalezisko. Bardzo fajne, kurde, coś.
Jakbym tu miał swojego eksperta w pokoju obok, to pewnie by mi powiedział, bo on tam coś zaczął nawijać na ten temat, ale nie wiem. Może to był zespół napędowy właśnie, nie tego młyna. Młynu, nie wiem, chociaż czekajcie, bo tutaj cegieł, nie, to będzie jakiś kominek, piecyk, kurde, bo tu jest szamotka w środku. W sumie ciężko stwierdzić. Konkretna dziura w dół jest. No ale jakim gównem by się to paliło? Nie mam zielonego pojęcia. Wygląda w środku w ten sposób. Aha, o, zgasło. A to jest w środku jest pustka. Tak. Mhm. Takie coś to właśnie było. Nie wiem, Sylwester tu przyjdzie, to może rozkmini ten temat. Jeszcze idę z drugiej strony zobaczyć tych chłopaków, co oni tam mają ciekawego. A słyszę, że pewnie znaleźli coś ciekawego, bo głośno jest tam. O, tutaj idę się przebić przez to. Ale fajna miejscówka. A, Sylwester znalazł kolejną książkę. Projektowanie norm. Normy już o postępie technicznym. W butelce jeszcze jakaś zawartość? Jest wino? Widzę tutaj ściany budynku. Sprawy budowlane, wykopy. To odłożyłem. No i zamknąłeś mi zdjęcie. Mi chciało. I Sylwester tam obok, mam dla ciebie zagadkę, powinieneś się tam udać. Obok? No, bo ty tam coś wspominałeś o budowach aparatu. Różnych dziwnych rzeczach. I ty w zasadzie też o napędzie jakimś parowym, etc. To tam mi się coś tak wydaje, że może mieć z tym związek. Czyżby to był kocioł? Wnioskuję po zdjęciu, jak zrobiłem wnętrza, że chyba tak. Czyli moje mapy nie robią. Lampa. Panie Krzysiu, ta lampa to od jakiego? Jakiegoś samochodu, ale nie mam pojęcia. Może Warburg? Szkoda ruszać tego nawet. Instrukcję na ścianie macie. Zaraz będziemy patrzeć na instrukcję. Nie zauważyłem tej instrukcji. Jeszcze jestem niedoświadczony. Ej, wino. Normalnie tu chyba jest. Ale nie do kierunku zostawiam. A tutaj za tobą jest fajny ten stół stolarski. To o tym mówisz? Tak. Spuczka. Zdjęcie zrobię. Spuczka, instrukcja bezpiecznego stosowania eksploatacji uziemień ochronnych. Cokolwiek to znaczy. No powiem wam, że niby takie niepozorne, taka ruina, a... O, widzicie, Sylwester ogarnął temat, to cośmy tam byli. Przed sekundą już jest stwierdzone, że to jest kocioł parowy. Tak jak mówiłem, właśnie taka eksploracja troszeczkę chaotyczna w dniu dzisiejszym, bo tyle się tu dzieje, że nie jest człowiek nawet w stanie ogarnąć wszystkiego. Ja się tu jeszcze przejdę generalnie, bo to jest bardzo ciekawe. Dobra, moi drodzy, ja z tego miejsca będę się z wami żegnał. Bardzo serdecznie dziękuję za wspólną eksplorację, właścicielowi za udostępnienie tego pięknego obiektu do zwiedzenia ponad 100-letniego. I co? Zapraszam serdecznie do subskrypcji, lajkowania, komentowania i widzimy się na kolejnej eksploracji. Pozdrawiam!